Piłkarze Radomiaka zagrają w pierwszej lidze. Mazowszanie przypieczętowali awans na kolejkę przed końcem rozgrywek, gromiąc u siebie Siarkę Tarnobrzeg aż 5-0. Do przerwy lider drugiej ligi prowadził z broniącą się przed spadkiem Siarką po golu Rafała Makowskiego. Worek z bramkami na dobre rozwiązał się dopiero po zmianie stron. Tuż po wznowieniu gry po raz drugi na listę strzelców wpisał się Makowski. Kolejna bramka dla Radomiaka padła natomiast po samobójczym trafieniu Mateusza Wawrylaka. Gospodarze nie rezygnowali z podwyższenia wyniku i w końcówce jeszcze dwukrotnie pokonali bramkarza Siarki. Najpierw celnym strzałem popisał się rezerwowy Jakub Rolinc, a chwilę później gości dobił Patryk Nikita i w Radomiu można było rozpocząć świętowanie awansu. Radomiak wraca do pierwszej ligi po 13 latach przerwy.